Witam Państwa serdecznie w naszym cyklu webinarów organizowanych przez Bank BNP Paribas Polska, Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska oraz TFI BNP Paribas Polska. Nasze dzisiejsze wydarzenie jest skupione na dwóch głównych tematach. Na początku postaramy się przedstawić Państwu część dotyczącą możliwości inwestowania dla klientów detalicznych we współpracy z naszym bankiem. I tą część poprowadzi pan Michał Krajczewski, kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego w biurze maklerskim. I druga część naszego spotkania będzie dotyczyła produktów zarządzanych przez TFI BNP Paribas Polska. I w tej części opowiem również o wynikach inwestycyjnych i o wpływie sytuacji rynkowej na poszczególne produkty naszego TFI BNP Paribas Polska. Ja jestem dyrektorem biura maklerskiego o imieniu Jerzy Nikorowski i będę również moderatorem względem tych pytań, które się pojawiają na czacie. Jeśli chodzi o strukturę spotkania, postaramy się w pierwszej części przedstawić podstawowe tematy, które chcieliśmy dzisiaj omówić, a sesja pytań i odpowiedzi pozostanie na koniec spotkania, tak byśmy mogli na spokojnie, w sposób ustrukturyzowany Państwu zaadresować najciekawsze, najbardziej istotne kwestie. Jeśli chodzi o odpowiedzi, czy na czacie, czy w sposób słowny po zakończeniu już części prezentacyjnej, te pytania będą dotyczyły głównie merytorycznych kwestii, więc z góry musimy przeprosić za pozostawienie bez odpowiedzi część pytań, natomiast postaramy się jak najszerzej nawiązać do tego, co jest istotne i ciekawe dla większości z Państwa. Od siebie przed rozpoczęciem spotkania jeszcze dodam, że za nami dzisiaj jest świetna sesja na GPW. Wybrane spółki największe notowane na krajowym parkiecie wzrosły ponad 8-9% w przypadku banku Pekao i Pekao S.A., więc kończymy dzień dzisiaj giełdowy w dobrych nastrojach i możemy śmiało zaczynać rozmawiać o poważnym inwestowaniu z większym apetytem na zyski. Także pozostawiam teraz części mikrofon w części pana Michała Krajczewskiego i wyciszam się. Dzień dobry, Michał Krajczewski z tej strony. Także tak jak wspomniał Jurek, tutaj zaczniemy od takiej części bardziej produktowej i potem właśnie ta sesja pytań i odpowiedzi będzie na końcu. Tak tylko przypominam, że nagranie z tego webinaru, jak i z poprzednich webinarów jest dostępne na stronie banku BNP Paribas, jak i na tej stronie tematy inwestycyjne 2022, poprzez którą Państwo na ten obecny webinar się zapisali. No i także polecamy do jakby śledzenia naszych komentarzy czy materiałów analitycznych, które umieszczamy na stronie www. Biura Maklerskiego. Mamy także konto na Twitterze, także polecamy do śledzenia tych naszych bieżących komunikatów. Natomiast jeżeli chodzi o taki krótki wstęp do tej części, powiedzmy, produktowej, no tutaj chcieliśmy przedstawić jakby taki w skrócony sposób, czy w taki uproszczony sposób jakby te produkty, czy jak my je dzielimy. No cóż, tutaj taki można w prosty sposób podział wprowadzić na takie trzy, powiedzmy, grupy produktów. Od lewej, no to są jakby produkty, gdzie bank ma swoje największe zaangażowanie na klienci, tu z uwagi czy na umiejętności inwestycyjne, czy po prostu taki wybór, czy brak czasu, jakby tu ich poziom jakby klientów czy państwa zaangażowania jest najmniejszy. No i to jest głównie zarządzanie portfelami czy zarządzanie aktywami, usługa oferowana przez biuro maklerskie. Jakby po środku jest usługa doradztwa inwestycyjnego. Tutaj jakby nie bank podpowiada tak klientom, co mają, jakby, czy co mogą tak kupić i sprzedać, co jakby w naszej opinii biura maklerskiego jest najlepsze, jeżeli chodzi o produkty, czy poszczególne klasy aktywów, czy poszczególne instrumenty finansowe. Natomiast no tutaj już rolą państwa, czy rolą naszych klientów jest jakby no samodzielne dokonanie tej transakcji. No i tutaj jakby państwo mają wybór, no mogą zgodzić się z tą naszą rekomendacją, ale nie muszą jakby jej realizować. No i trzecia rzecz, tutaj najszersza paleta produktów jest jakby w tej klasie, gdzie my tylko dostarczamy jako biuro maklerskie, bank czy TFI produkty, natomiast tutaj państwo jako klienci wybierają tak, które z tych produktów chcą inwestować.
No i samodzielnie tak wybierają właśnie, który to ma być produkt, kiedy ma być kupiony, sprzedany. No i tutaj jakby ta część, powiedzmy większa część tak tej pracy jest po Państwa stronie. Oczywiście tutaj mamy nadzieję tak, że przy okazji między innymi naszych tutaj webinarów czy komentarzy analiz, no jak najbardziej ułatwiamy tak tą część decyzyjną Państwa, natomiast no to już jest, jeżeli chodzi o te decyzje po Państwa stronie. No i tak tylko rozwijając poszczególne produkty, tak w dużym skrócie, tutaj jeżeli chodzi o zarządzanie aktywami, no to ta usługa jest skierowana wyłącznie do klientów Wealth Management, no tutaj jakby z konieczności większej dywersyfikacji, czyli jakby dokonywania tych transakcji, tutaj rekomendujemy jakby taką kwotę wstępną minimum 500 tysięcy złotych. No i tutaj ta usługa polega na tym, że po prostu klient te środki, które chce zainwestować, czy to jest złotówka, czy euro, czy dolar, wpłaca na specjalne konto w naszym biurze. No i tu koledzy z zespołu zarządzania aktywami tym portfelem po prostu obracają, także tutaj po stronie biura jest i dokonanie tych decyzji inwestycyjnych, czy wybieramy w które akcje, w które obligacje, w jakiej proporcji inwestujemy, jak i biuro maklerskie przeprowadza te transakcje, także tutaj wynikiem ich jest jakby stopa zwrotu, którą ten portfel osiąga, tutaj klient dostaje po prostu na bieżąco komentarze, no i zestawienie wyników, jaki ten portfel jakby pod naszym zarządzaniem osiąga. Druga rzecz, ta powiedzmy pośrednia, tak, tutaj jeżeli klient inwestuje z bankiem, tutaj mamy tą usługę doradztwa inwestycyjnego. W chwili obecnej jakby są takie trochę dwie wersje tego doradztwa, to znaczy tutaj główna usługa to jest doradztwo inwestycyjne do rachunku maklerskiego, czyli tutaj mam na myśli głównie do akcji i obligacji. Biuro maklerskie przygotowuje takie cztery portfele modelowe dla czterech różnych profilów ryzyka, czyli mamy taki najbardziej bezpieczny profil konserwatywny aż do profilu dynamicznego, takiego najbardziej ryzykownego. No i tam mamy różną proporcję akcji i obligacji z rynku polskiego, które przedstawiamy w tym raporcie. Raport ten raz na miesiąc wysyłamy do Państwa na pocztę, także raport jest dostępny poprzez nasz system transakcyjny. No i tutaj w tym raporcie jakby przedstawiamy Państwu indywidualnie tak przeliczone transakcje w celu jakby dostosowania bieżącego stanu rachunku maklerskiego, jaki Państwo posiadają, do tego powiedzmy stanu modelowego, który my rekomendujemy. No i tutaj jakby ułatwiamy tą transakcyjność poprzez właśnie nasz system maklerski, czyli Sidome Web. Tam jest taka specjalna zakładka DI, czyli skrót od doradztwa inwestycyjnego, gdzie właśnie ta lista transakcji jest automatycznie obliczana. No i tu tylko wystarczy parę kliknięć, żeby te transakcje wysłać na rynek, także tam można te transakcje jakby sprawdzać, też można sprawdzać stopę zwrotu, czy te bieżące albo historyczne jakby raporty. No też jak na razie dla klientów Wealth Management jest dodatkowa usługa doradztwa inwestycyjnego do funduszy inwestycyjnych, tu jakby są przez nas układane indywidualne portfele inwestycyjne, jeżeli chodzi o fundusze. Natomiast no w przyszłości też będziemy taką łączną usługę uruchamiać doradztwa inwestycyjnego do wszystkich jakby aktywów inwestycyjnych, które Państwo posiadają w naszym banku, ale to jakby już niedługo czy dopiero tak ruszy, więc no tu nie będę na razie mówił o tym, co dopiero za chwilę będzie, jeszcze nie jest dostępne. No i wreszcie trzecia rzecz, czyli tutaj jakby podstawowe w zasadzie produkty inwestycyjne dostępne w ofercie naszego banku. Tu jeżeli chodzi o jakby część bankową, może tak od dołu zacznę, no to są, to jest lokata strukturyzowana, czyli taki instrument powiedzmy najbardziej bezpieczny, tutaj jak sama nazwa wskazuje, tak jest to instrument, czy to jakby zwrot przynajmniej kapitału jest gwarantowany, wypłacane odsetki są jakby w zależności od scenariusza, nazwijmy to, czy dla założonego, czy dla waluty, czy dla stopy procentowej, czy na przykład jeżeli złoty pozostanie w jakimś kanale, no to dostajemy określone wcześniej odsetki. To jest, no jeżeli na przykład tak złoty z tego kanału się wybije, no to tych odsetek nie dostajemy, tylko jakby zwrot z kapitału, więc no tutaj jakby lokata strukturyzowana, nadal jakby nie ponosimy ryzyka utraty kapitału, tu jakby względem normalnej lokaty mamy po prostu
potencjał na osiągnięcie wyższych odsetek, natomiast no ryzyko jest takie, że czasami tych jakby wyższych odsetek czy kuponów po prostu możemy nie osiągnąć. Dalej, jeżeli chodzi o nasze produkty, są certyfikaty strukturyzowane, tu ja bym je od razu połączył z rachunkiem maklerskim, ponieważ jakby ta część inwestycji dokonywana jest przez rachunek maklerski. Certyfikaty strukturyzowane jakby są w emisji, czy są przygotowane przez nasz bank co miesiąc w emisji. Co miesiąc jest kilka takich produktów do wyboru. Mamy produkt, może to jeszcze napomnę tak, że produkt strukturyzowany to jest takie w uproszczeniu złożenie kilku instrumentów, na przykład obligacji i opcji, które jakby zapewniają nam dosyć duży wachlarz profilów wypłaty czy możliwości właśnie konstrukcji tego produktu, ponieważ tutaj mamy produkty zarówno właśnie z pełną ochroną kapitału, jak i bez ochrony albo z częściową ochroną kapitału. No i te produkty też mogą mieć różny okres trwania, na przykład 2, 3, 4 lata. Natomiast możemy mieć takie opcje jak na przykład autocall, czyli możliwość wcześniejszego zakończenia produktu, jakby przy osiągnięciu pewnych warunków, tak, na rynku. No możemy mieć jakby różne też warunki wypłaty kuponu, a różne warunki ochrony kapitału. No i przede wszystkim jakby stopa zwrotu, tak, czy te kupony oferowane przez certyfikaty strukturyzowane są uzależnione właśnie od tego instrumentu bazowego, a instrumentem bazowym mogą być zarówno notowania pojedynczych akcji, koszyków akcji, tutaj mamy na myśli głównie akcje jednak zagraniczne, mogą być indeksy, mogą być fundusze ETF, czy nawet fundusze inwestycyjne, mogą być surowce czy waluty. No i tu w zależności od tego, jak jakby tu przewidujemy, tak, scenariusz notowań dla właśnie danego tego aktywa, które wymieniłem, no to tak ten produkt konstruujemy, czy na przykład możemy mieć produkt oparty o koszyk akcji. No jeżeli ten koszyk akcji, na przykład wystarczy, że ten koszyk akcji nie spadnie, albo wystarczy, że nie spadnie mocniej niż 5 czy 10% w tej dacie odczytu kuponu, no to ten kupon dostajemy, jeżeli nie, no tak przykładowo, no to ten produkt trwa dalej aż do jakby tej finalnej daty, no i wtedy też mamy odpowiedni odczyt, czy mamy kupon na koniec, czy mamy po prostu zwrot kapitału, czy na przykład w niektórych przypadkach tego produktu bez ochrony kapitału, no to część tego kapitału tracimy, więc no tu jakby mamy bardzo wiele możliwości sterowania, jeżeli tak mogę powiedzieć, czy aktywami, w które inwestujemy, okresem, na który inwestujemy, podejmowanym ryzykiem, czy jakby przewidywanymi kuponami, więc to jest bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi o dywersyfikację. Jeżeli chodzi, kontynuując wątek rachunku maklerskiego, czy oprócz tych certyfikatów, czy przede wszystkim jakby takimi głównymi aktywami, w które inwestujemy, są akcje i obligacje, czy fundusze ETF, bo to jakby też jest różnica. Fundusze ETF to są takie fundusze notowane na rynku giełdowym, na fundusze inwestycyjne jakby kupujemy przez rachunek bankowy. Natomiast no, jeżeli chodzi o rachunek maklerski, tutaj właśnie mamy dostęp przede wszystkim do rynku polskiego, czyli giełdy papierów wartościowych i tutaj klienci mogą kupować akcje i obligacje, tutaj też jakby do tych aktywów, właśnie do tych aktywów na rachunku maklerskim mamy doradztwo inwestycyjne. Tutaj mamy też dla klientów dostęp do rynków zagranicznych, tutaj jakby ten dostęp jest na razie wyłącznie telefoniczny, teraz właśnie dostęp do rynków i aktywów zagranicznych również mamy, no i do tych aktywów właśnie poprzez tą usługę telefoniczną też to doradztwo inwestycyjne możemy świadczyć, więc no tutaj na rachunku maklerskim no jakby mamy tą całą paletę akcji, obligacji, fundusze ETF, certyfikatów strukturyzowanych, też na przykład kontraktów czy pochodnych. No i do tych wybranych instrumentów też możemy mieć usługę doradztwa inwestycyjnego. No i wreszcie takim też bardzo popularnym, jakby no też łatwym instrumentem do inwestowania są fundusze inwestycyjne. Tu jakby o poszczególnych funduszach z naszej oferty to zaraz koledzy właśnie z TFI opowiedzą. To jest no generalnie te fundusze inwestycyjne dostępne w naszym banku, to oprócz naszego TFI też mamy i inne instytucje dostępne, także tutaj ta paleta jest dosyć szeroka. No mamy, czy jakby jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, no też podobnie tak jak te główne klasy aktywów, no przede wszystkim mamy fundusze akcji, fundusze obligacji, są też fundusze mieszane.
No i tutaj jakby no klient też, czy państwo decydują, kiedy ten fundusz kupić lub sprzedać. Natomiast no zgodnie jakby te pieniądze, które trafiają do tego funduszu, no to zgodnie jakby z góry przyjętą strategią tutaj przez zarządzających, te fundusze, czy te środki w funduszu są już bezpośrednio przez nich inwestowane i nadzorowane na rynku, także państwo jakby inwestując w ten fundusz, no widzą po prostu zmianę tych jednostek, natomiast tu jakby to, co w środku siedzi, no to już jest po stronie zarządzających. No i z tych funduszy też jakby nasze TFI składa portfele funduszy, no bo tutaj też trzeba zwrócić jakby taką uwagę, że mamy inwestycje w pojedyncze fundusze, natomiast no też jakby nasze TFI sprzedaje takie już pakiety, tak, czy portfele funduszy, gdzie jakby mamy taką od razu zdywersyfikowaną inwestycję w kilka funduszy, jakby jest to tyle łatwiejsze, że państwo kupują jakby jeden portfel, a nie muszą kupować i potem być może jakichś jeszcze kolejnych transakcji dokonywać, żeby te środki między funduszami przesuwać. Także tutaj taką opcję też ułatwiającą udostępniamy. Także jeżeli chodzi o takie, mam nadzieję, proste, tak i zrozumiałe wprowadzenie, jakie te rodzaje produktów są, bo tutaj też często właśnie o to mamy pytania, przedstawiłem. Także oddaję teraz głos do kolegów Stefik. Michał, jeśli mogę cię zabrać głos na sekundkę. Okay, tak, w sposób podsumowujący chciałbym państwu jeszcze raz zreferować, w jaki sposób można spojrzeć na tę część, która została przed chwilą zaprezentowana. Państwo mogą pamiętać o tym, że mamy w swojej ofercie bardzo dużo produktów inwestycyjnych i usług, natomiast poziom współpracy z biurem maklerskim czy z bankiem BNP Paribas może się odbywać w trzech różnych konfiguracjach. I gdybyś mógł wrócić, Michał, do pierwszego slajdu właśnie. Pierwszą konfiguracją jest to, czy klient... Na porównanie, tak? Tak, tak. Czy klient chce wykonywać wszystkie swoje decyzje inwestycyjne sam oraz sam we własnym zakresie analizuje i wynikiem tej analizy są jego transakcje. Druga wersja jest taka, że my państwu pomagamy z naszymi analizami, mając dostęp do wielu ciekawych opracowań z całego świata, będąc częścią globalnej grupy kapitałowej BNP Paribas. Oczywiście mamy wgląd bardzo szczegółowy w to, jak rozwijają się poszczególne gospodarki świata, krajów europejskich, krajów wszędzie, gdzie grupa BNP Paribas jest obecna, więc my mamy dostęp do tej wiedzy, z którą możemy się podzielić chętnie z państwem i to robimy w konfiguracji, w której klient ma z nami relację na zasadzie doradztwa inwestycyjnego, czyli że mamy prawo, mamy podstawę do tego, żeby państwu zarekomendować poszczególne pomysły inwestycyjne. I w tej wersji klient jest decydentem, czy chce zrealizować transakcję, którą my rekomendujemy. Natomiast ostateczna wola, decyzja, transakcja jest w rękach klienta. Oczywiście z naszą pomocą, gdzie transakcyjnie jesteśmy w stanie poprowadzić dosłownie za rękę klienta, czy poprzez rynek maklerski, czy poprzez transakcje na funduszach inwestycyjnych, czy poprzez transakcje na produktach strukturyzowanych. I ta część transakcyjna będzie zaopiekowana, czy we współpracy z konkretnym maklerem, czy z opiekunem klienta w banku. I ostatnia część, o której właśnie wspomnieliśmy na samym początku, to jest wersja pełnego delegowania, czyli że i części analitycznej, i części decyzyjnej, transakcyjnej na biuro maklerskie, na bank. I w tej konfiguracji, z uwagi na to, że to są indywidualne transakcje na rachunkach maklerskich, na bezpośrednich instrumentach, nie są to produkty tak zwane pasywne, no to jest usługa, która jest dedykowana głównie klientom wealth management i z tej usługi jak najbardziej klienci z tego segmentu chętnie korzystają. Także w ten sposób należy postrzegać modele współpracy z nami. One są uzależnione właściwie od tego, czy klienci mają czas i warsztat, umiejętności, żeby rynek analizować, czy tego czasu nie posiadają. A jeśli nie, bardzo chętnie uzupełnimy wiedzę klienta naszym spojrzeniem na rynek i w ten sposób klient będzie miał możliwość transakcyjności w oparciu o nasze podpowiedzi. I do tego państwa zachęcamy, bo oczywiście mamy pełne predyspozycje i kompetencje, by doradztwo inwestycyjne państwu świadczyć na bardzo wysokim poziomie. Więc przekazuję w tym momencie mikrofon naszym dobrym kolegom z TFI, Piotrze i Igorze, wyłączam się.
Dobry wieczór Państwu, Igor Lenart, BNP Paribas TFI. Chciałem na wstępie podziękować Państwu, że zdecydowali się Państwo spędzić ten część tego wieczoru z nami i zaczekam jeszcze na moment, w którym połączy się moja prezentacja, bo już jestem. Otóż nasza prezentacja jest podzielona na trzy części. Na samym początku postaram się tytułem wstępu w pewien sposób zarysować tło do otoczenia rynkowego, tego, z czym teraz się mierzymy na rynkach finansowych. W dalszej części Piotr przedstawi Państwu swój komentarz właśnie dotyczący tejże sytuacji oraz postara się nieco przybliżyć sposób, w jaki my patrzymy na rynki, a na samym końcu pozwolę sobie zabrać głos po to, żeby móc omówić już właśnie część produktów inwestycyjnych, o których już wspominał Michał, to znaczy portfele zarządzanych przez nas fundusze. I tak. Idąc do, aby rozpocząć, to na początku chciałbym zaznaczyć, jakby skąd biorą się na przykład wahania jednostek uczestnictwa, z tym, z czym wszyscy się teraz mierzymy. Oczywiście jednym z najważniejszych czynników jest sytuacja geopolityczna, to, z czym wszyscy się mierzymy, jej wpływ na zachowanie uczestników rynku, a jedno, co przekłada się na poziom wycen. Natomiast też bardzo istotne jest zrozumienie tego, iż państwo również tworzą rynek. Tak, państwo poprzez fakt, iż powierzają nam swoje środki i jednocześnie decydują się w pewnych okresach na przykład te środki wycofywać, to również oddziaływuje na nas. Ma to zakończenie przez państwa inwestycji sprawia, że my też stajemy się bardziej aktywnym uczestnikiem rynku, po prostu musimy pewne papiery, które posiadamy w portfelach, sprzedać, aby móc obsłużyć państwa umorzenia i móc zwrócić państwa środki. To z kolei może wpłynąć na sytuację, na zwiększoną podaż pewnego rodzaju, czy to akcji, czy obligacji, co jednocześnie powoduje spadek ich cen. Nie oznacza to wcale, iż na przykład takie obligacje, czy akcje danej spółki, czy coś zmieniło się fundamentalnie, czy coś zmieniło się, jeśli chodzi o profil ryzyka danej spółki na przykład, czy sytuacja kredytowa danego emitenta, lub na przykład ocena kondycji gospodarczej, chociażby Polski, uległa jakiejkolwiek zmianie. To jest najzwyklejsza w świecie gra rynkowa. Jeśli pojawia się większa podaż, to wpływa na obniżenie cen. Więc z tego typu zjawiskiem również my się mierzymy, co też ma swoje odzwierciedlenie chociażby w wycenach jednostek uczestnictwa naszych funduszy. Jeśli popatrzymy na to, co się dzieje na rynku długu, od jakiegoś czasu jesteśmy w reżimie rosnących stóp procentowych. Te rosnące stopy procentowe, one wpływają w sposób bardzo widoczny na przyszłą rentowność, czyli na przyszły zysk dla inwestorów z obligacji chociażby zmiennokuponowych. One właśnie są oparte o stawki, które bardzo w sposób bezpośredni zależą od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Im wyższa jest stopa referencyjna w Polsce, tak, dotyczące których decyzji podejmuje Rada Polityki Pieniężnej, tym wyższe jest oprocentowanie tych obligacji i tym lepiej tak naprawdę zachowują się nasze portfele, co jednocześnie daje możliwość większego zysku z tychże portfeli w dłuższej perspektywie. Jeśli mówimy, przechodząc do rynku akcji, chcemy Państwa zapewnić, iż w naszych portfelach bardzo starannie i w sposób bardzo staranny dobieramy składniki do tychże portfeli. Przyglądamy się emitentom, bardzo staramy się być jak najbardziej aktywni na tym rynku, aby móc wygenerować jak najwyższą stopę zwrotu z tychże właśnie portfeli. To samo tyczy się obligacji emitentów korporacyjnych. Tutaj też jesteśmy, mogę to śmiało powiedzieć, jesteśmy spokojni, jeśli chodzi o jakość emitentów, o ich kondycję finansową i o to, właśnie o tą jakość, która jest, o jakość emitentów, którzy znajdują się w naszych portfelach. I do następnej części. Dziękuję Państwu. Za chwilę postaram się wrócić, a głos przekazuję Piotrowi. Dzień dobry Państwu.
Gdy udają się Państwo do banku i rozmawiają z doradcą klienta, moja sugestia jest taka, by zdecydowali się Państwo na wybór portfela inwestycyjnego. Portfel inwestycyjny jest to taki produkt, który ostatecznie w dłuższym okresie powinien Państwu przynieść bezpieczny zysk i ten zysk ma być odpowiednio dopasowany do horyzontu czasowego, w jakim Państwo istnieją. Ten portfel inwestycyjny to jest taka grupa produktów, w skład którego wchodzą poszczególne fundusze inwestycyjne. Moja praca i Igora to zarządzanie składem tego, co się znajduje w funduszach inwestycyjnych. Czyli mamy portfel, w środku są fundusze inwestycyjne, a potem w tych funduszach inwestycyjnych są poszczególne instrumenty finansowe i to jest nasza praca, żeby się zajmować już potem takimi drobnostkami, tymi mniejszymi instrumentami, które wchodzą w skład funduszy inwestycyjnych. Państwo oczywiście mogą inwestować bezpośrednio w fundusze inwestycyjne. Polecam to osobom, które są bardziej doświadczone, ale tak naprawdę jeśli Państwo po prostu chcieliby zapomnieć o całym tym problemie inwestowania, proponuję właśnie wybór portfela inwestycyjnego. Igor będzie mówił potem dalej o poszczególnych portfelach inwestycyjnych. Ja skupię się właśnie na funduszach inwestycyjnych, czyli na mojej codziennej pracy, na tym, co my robimy generalnie z tymi funduszami inwestycyjnymi. Na pierwszym slajdzie widzą Państwo, tutaj zakreśliłem, w jakich funduszach znajduje się pewien instrument. Tak? To są fundusze obligacji, dłużnych papierów wartościowych, aktywnego inwestowania. Ja nie będę tego czytał za każdym razem, nie będę Państwa zanudzał, proponuję powrócić kiedyś do tej prezentacji, gdy będą Państwo myśleli o tych, dokładnie o funduszach inwestycyjnych. Ale te pięć funduszy, najwięcej aktywów i w ogóle generalnie najwięcej środków, które Państwo inwestują w naszych funduszach, inwestują w najbezpieczniejszy instrument, jakim są obligacje Skarbu Państwa o zmiennym dochodzie. Dlaczego to są najbezpieczniejsze instrumenty? Dlaczego się tak mówi na rynku? Dlatego, że po pierwsze są to obligacje Skarbu Państwa, więc one się wykupią zawsze. Jeśli je kupujemy po danej cenie, one zawsze po 99 na przykład złote za 100 zł wartości nominalnej, one zostaną zawsze wykupione po 100 zł. W dodatku te obligacje akurat o zmiennym dochodzie wahają się mniej, ponieważ kupon, który się dla nich, który jest naliczany dla tych obligacji, jest co pół roku resetowany, to się tak nazywa. A tak naprawdę to oznacza, że co pół roku ten kupon naliczany dostosowuje się do poziomu stóp procentowych w Polsce. Oczywiście poziom stóp procentowych przede wszystkim jest ustalany przez Radę Polityki Pieniężnej, czyli jest to gremium 10 osób. Potem te stopy przekładają się na poziom WIBOR i właśnie potem ten poziom WIBOR, który często Państwo widzą w postaci rosnących odsetek za kredyt na przykład, on potem się przekłada na kupon dla tych obligacji. Czyli tak naprawdę jeśli te stopy rosną, to ta obligacja będzie potem w kolejnym okresie dawała wyższe oprocentowanie. Ale pomimo, że te obligacje są najbezpieczniejsze, no to te obligacje się czasem wahają, dlatego że są klienci, którym się te obligacje podobają i są tacy, którym się nie podobają. Ostatnio w wyniku działań wojennych na terenie Ukrainy inwestorzy zagraniczni, czyli tacy nasi klienci zagraniczni, zdecydowali się sprzedawać te obligacje. Też oczywiście nasi klienci zdecydowali się porzucić fundusze inwestycyjne i zaczęli kupować walutę. No, ostatecznie okazało się to niezbyt dobrym pomysłem. Trochę przed tym ostrzegaliśmy właśnie przed nerwowymi ruchami, ale właśnie generalnie pojawiły się nerwowe ruchy na rynku i dlatego te najbezpieczniejsze obligacje, które na pewno zostaną wykupione, dla których kupon będzie rósł wraz ze wzrostem stóp procentowych, one bardzo mocno spadły. Czyli ten najważniejszy, dominujący składnik naszych aktywów mocno spadł. Jeśli Państwo spojrzą w długim okresie, to tak naprawdę te obligacje się mogą wahać bardziej lub mniej, ale one ostatecznie zostaną wykupione właśnie tutaj po cenie 100 zł. Więc ja bym powiedział tak, jest to najbezpieczniejszy instrument, on będzie wykupiony po 100 zł. Dla mnie jest to swego rodzaju okazja. Ja wiem, że ten instrument może jeszcze dalej spaść, ale
ale on generalnie ostatecznie się wykupi po wyższej cenie niż jest teraz, ponieważ jest właśnie teraz notowany z pewnym dyskontem. Jeśli spojrzymy na kolejny wykres, który pokazuje tą samą obligację, tutaj jest tak zwana cena 300, czyli sam kurs obligacji, a tutaj spojrzymy na tą obligację wraz z narastającymi odsetkami, które zostały wypłacone, które wchodzą w skład aktywów naszych funduszy, to zobaczymy, że tak naprawdę ta linia ciągle rośnie. Ona czasem właśnie się koryguje, czasem mamy do czynienia z takimi spadkami, ale potem ostatecznie ta linia wciąż idzie w górę. Dlatego jak słyszę tutaj, zadaję Państwu pytania, oczywiście rozumiem, że to jest dosyć, zdarzają się takie dosyć nerwowe sytuacje i ta jednostka funduszy spada mocno, to pytanie, co należy zrobić po takich wahaniach, po takich ostrych spadkach. Tak naprawdę większość aktywów naszych funduszy jest właśnie w tych najbezpieczniejszych instrumentach, które po takich korektach, tutaj jest korekta covidowa na przykład, czyli 2 lata temu, to po tym okresie one rosną. Dlatego ten główny składnik naszych aktywów sugeruje, należy zachować cierpliwość, należy poczekać, aż te obligacje będą rosły, ponieważ one dodatkowo, oprócz tego, że one się wybiją, tak jak powiedziałem tutaj, to one dodatkowo będą miały to wyższe oprocentowanie. To wyższe oprocentowanie będzie znacznie wyższe, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej podwyższa stopy procentowe, rosną stopy międzybankowe, więc kupon dla tych obligacji będzie w najbliższym okresie wzrośnie do poziomu około 5%. Rynek kapitałowy spodziewa się, że te odsetki urosną nawet do poziomu 6%, więc te obligacje nie dosyć, że odbiją, to będą przynosiły jeszcze wyższy dodatkowy zysk bieżący, więc tak naprawdę będziemy mieli 6%, 5% plus to, że te obligacje za bardzo spadły, się odbiją. Więc tak naprawdę cierpliwość tutaj całkowicie płaca, będziemy mieli coraz wyższą wartość tych funduszy i tych instrumentów, które wchodzą w skład tych funduszy. Kolejny bardzo istotny składnik naszych aktywów, który wchodzi głównie w skład tych funduszy tutaj, stabilnego inwestowania, obligacyjne i aktywnego inwestowania. To są obligacje też Skarbu Państwa, ale o stałym dochodzie. Stały dochód oznacza, że kupon dla tych obligacji nie rośnie wraz ze wzrostem stóp procentowych, tylko ten przyszły dochód musi być odpłacony kosztem obecnego spadku tych obligacji. Troszkę jest to skomplikowane, jak sam się słyszę, to rozumiem, że Państwo mogą nie zrozumieć, o co chodzi, bo to przedstawię dopiero na kolejnym wykresie, ale o co chodzi? Te obligacje bardziej się wahają, tak? To jest podstawowa cecha tych obligacji o stałym dochodzie, czyli drugi nasz najważniejszy składnik aktywów to są obligacje też bardzo bezpieczne, ponieważ są to obligacje Skarbu Państwa i one też się będą wykupywały po wyższych cenach, ale one się bardziej wahają. Ostatnio indeks tych obligacji, czyli taka grupa tych wszystkich obligacji Skarbu Państwa mocno spadł o 15%, ponieważ właśnie inwestorzy zagraniczni się obawiają tego, co się stanie w Polsce. Ja się o to nie obawiam i obawiają się wyższych stóp procentowych. No, z tym się akurat zgadzam. Ale proszę sobie spojrzeć na długi wykres, na długoterminowy wykres tych obligacji, ponieważ te obligacje będą wykupowane po 100 zł, ponieważ one mają mniejszy lub wyższy kupon, to one generalnie skazane są na wzrost, na przyrost wartości. Czyli oczywiście mamy do czynienia ostatnio z bardzo silną korektą kursu tych obligacji, tego indeksu, tej grupy obligacji, drugiej największej klasy aktywów w naszych portfelach. Jest to najwyższa korekta, jaką tutaj widzieliśmy. Bywały mniejsze, większe, ale ostatecznie tak naprawdę te obligacje będą podążały cały czas w górę, ten indeks tych obligacji. Więc drugi najbezpieczniejszy składnik naszych aktywów niestety się też bardzo mocno waha i to powoduje pewne palpitacje serca uczestników naszych funduszy i potem też właścicieli portfeli, ale tak naprawdę nie ma się o co obawiać, bo cierpliwość zaowocuje i będziemy mieli wyższą dochodowość. Wrócimy do tej prostej, wznoszącej. Nawet powiem, że ona troszkę zacznie rosnąć wyżej. Dlaczego? Dlatego, że na kolejnym czarcie widzimy, na czym polega zachowanie tych obligacji stałokuponowych. Te obligacje stałokuponowe
rosną wraz ze wzrostem ich kursu, rosną wraz z przyrostem odsetek od nich, tak? Ale ponieważ czasem inwestorzy domagają się wyższych przyszłych dochodowości, ponieważ spodziewają się, że Rada Polityki Pieniężnej będzie podnosiła stopy procentowe, no to niestety te obligacje, które mają stały kupon, muszą spaść w cenie. Czyli jeśli przyjmijmy na przykład dzisiaj obligację, która ma 0%, daje 0%, tak? Czyli ona jest notowana po 100 i będzie za rok wykupiona po 100. Daje nam 0%. Ale dzisiaj nagle stwierdzamy, że te obligacje powinny nam dawać 5%. No to ta obligacja spada momentalnie o 5%. Ale ona nam da jakby te 5%, tylko że biorąc pod uwagę sytuację początkową, daje nam to 0. Tylko że właśnie korekta tego kursu spowodowała, że te obligacje dadzą ten wyższy dochód. Te obligacje my ciągle zmieniamy, my zwiększamy dodatkowo udział obligacji, które dadzą w przyszłym okresie wyższy dochód. My tutaj to jest nasza rola, żebyśmy my aktywnie reagowali na to, co się dzieje, więc zakładając powrót do tej linii, bo to jest oczywiste, że powrócimy do tej linii, my tak naprawdę powinniśmy się szybciej odbijać. Tylko że jak na razie inwestorzy uważają, że te stopy powinny rosnąć i proszę zobaczyć, mamy najwyższy poziom dochodowości dla tych obligacji od wielu, wielu lat. Ale to oznacza właśnie, że ta linia wznosząca będzie potem jeszcze szybciej się wznosiła, tak? Po prostu no, to jest taki problem, że ja nie mogę dać gwarancji. My nie możemy dać gwarancji kiedy, ale ja zaręczam, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy te obligacje się odbiją, kiedy one będą rosły i będą rosły szybciej. I tu też mogę zaręczać, że będą szybciej rosły niż w poprzednich czasach. Dlaczego? Bo tutaj jeszcze raz wrócimy do tego wykresu WIBOR-u. Dlatego, że stopy procentowe w Polsce są znacznie wyższe niż w tym okresie i będziemy dzięki temu więcej zyskiwać. To jest drugi podstawowy składnik naszych aktywów. I trzeci, taki mniej istotny, ale to są też obligacje Skarbu Państwa, tylko że nie Polski, tylko różnych krajów, takich jak Polska, bo kraje rozwijające się to są, to jest też Ukraina, to jest Peru, to jest Turcja, to jest też Polska, to są też Węgry i Czechy. Mamy taki koszyk obligacji tych krajów rozwijających się, czyli nie są to Niemcy, Stany Zjednoczone, które dają wyższą dochodowość w dłuższym okresie, aniżeli obligacje najbardziej bezpieczne, aczkolwiek z naszego punktu widzenia są to obligacje bezpieczne, bo Polska jest dla nas krajem bezpiecznym, tak? I proszę zobaczyć na bardzo długi wykres tych obligacji. Ja specjalnie starałem się tutaj pokazać te najdłuższe wykresy, żebyśmy widzieli. Zdarzają się okresy korekt. Teraz mieliśmy bardzo silny okres korekty. My mamy trochę tych obligacji w naszych portfelach, ale proszę zobaczyć, w długim okresie te obligacje dają odsetki i one są wykupowane po 100. Tak jak obligacje Skarbu Państwa. Gdyby Państwo kupili obligacje Skarbu Państwa i nie patrzyli na ich wahania, to by Państwo widzieli ten wzrost, przyrost wartości. I tak samo wszystkie te obligacje no muszą dawać przyrost wartości. Oczywiście ostatnio mieliśmy do czynienia z obligacjami niemieckimi na przykład, które dawały ujemną rentowność. Tam nie mieliśmy takiej cechy. Te obligacje mogły tak naprawdę dawać ujemny przyrost w dłuższym okresie. Ale tutaj tak nie jest. Te obligacje po prostu się tylko i wyłącznie wahają. Dlatego po raz kolejny odpowiadam na te same pytania, które są zadawane. Tak, te fundusze posiadają takie aktywa, posiadają obligacje Skarbu Państwa, obligacje Skarbu Państwa krajów rozwijających się i te obligacje na pewno przyrośnie ich wartość, tylko to jest kwestia czasu czasem. Tutaj proszę zobaczyć, to są okresy roczne, tak, ale my to odrobimy. Więc to jest, mówię, to jest kwestia cierpliwości i jeśli chcemy być cierpliwi, to najlepiej po prostu czasem nie patrzmy na wyceny tych jednostek codziennie, bo to nam szczęścia nie przynosi, a jak już zarobimy, to na pewno doradca zadzwoni i nam o tym powie. Teraz przejdźmy do innej klasy aktywów, czyli aktywów udziałowych, akcji, tak? Obligacje są najbezpieczniejsze, tak naprawdę nasza rola jest taka, żeby te obligacje wszystkie się wykupywały po cenie nominalnej, żeby nie było żadnego problemu z
z jakością naszego portfela. Mamy też obligacje przedsiębiorstw, ale akurat nasz proces inwestycyjny jest taki, żeby te wszystkie obligacje się skupiały, żeby właśnie tak cała klasa aktywów, tak jak pokazywałem, żeby była skazana na wzrosty, tak? Żeby to było skazane na wzrosty, żeby większość naszych aktywów były skazane na wzrost. Ale jest też klasa aktywów, która nie kojarzy nam się jakby z tym, o czym ja mówię, czyli z tym, że na pewno będą rosły. Ale z mojego punktu widzenia, inwestora ponad 20 lat działającego na rynkach, jest też taka bardziej nawet skazana na wzrosty klasa aktywów, ponieważ jeśli rośnie inflacja, rośnie gospodarka, to on też powinien rosnąć, czyli akcje. Inwestujemy w ramach naszego TFI w akcje polskich spółek, w ramach funduszy akcji, dynamicznego inwestowania, małych i średnich spółek. I proszę zobaczyć, długi termin, mamy wahania, tak? Mamy bardzo duże wahania, ale ostatecznie w dłuższym okresie te akcje rosną. To jest, no, kupujemy akcje, czyli kupujemy udziały w innych przedsięwzięciach, kupujemy udziały w firmach, które się rozwinęły, które osiągają sukcesy, tak? Które mają silną pozycję na rynku, więc to jest tak, jakbyśmy inwestowali we własny biznes czasem, tak? Inwestujemy też tutaj w tych portfelach w akcje deweloperów, więc może to lepiej kupić akcje deweloperów, którzy obracają portfelem nieruchomości, aniżeli kupować same nieruchomości, tak? Ja tak do tego podchodzę i uważam, że lepiej kupować akcje deweloperów, aniżeli samo mieszkanie, tak? Bo mam bardziej płynne aktywo, a jednocześnie szybciej ono może wzrastać w cenie. Ale właśnie akcje, które są bardziej wahliwe, tak, bardziej ich kursy podlegają większym zmianom, one tak naprawdę w długim okresie powinny wzrosnąć, ponieważ gospodarka na świecie, jak wiemy, rośnie, tak, od tysiącleci gospodarka rośnie, przedsiębiorstwa się rozwijają, dlatego poza wahaniami uważam, że jesteśmy też skazani na wzrosty tej klasy aktywów, tak. No i inwestujemy też w akcje dużych spółek światowych, szczególnie w funduszach globalnym dynamicznego inwestowania i globalnym stabilnego wzrostu. Też w innych funduszach troszeczkę dodajemy. No i tutaj ciężko mi powiedzieć, że gdzieś coś się stało, tak? Była jakaś korekta, ale tak naprawdę te akcje ciągle rosną, bo gospodarka rośnie, bo pieniądze są drukowane, bo jest inflacja. Tak naprawdę tych argumentów można mnożyć, ale tak prawdę mówiąc, te akcje po prostu w dłuższym okresie, tak jak gospodarka, będą zyskiwały na wartości. Co tu jeszcze mogę dodać? Są to głównie akcje spółek z Europy i Stanów Zjednoczonych, także nawet takie wahania gdzieś w gospodarce, które dla świata się nie liczy, czyli w Rosji, tak? Bo może się trochę liczy gospodarka Rosji jako dostawca surowców, ale dla gospodarki globalnej się nie liczy, tak? To jest 3% krajów rozwijających się. Dlatego ten portfel akcji światowych prawie w ogóle nie zareagował na te wydarzenia i on dalej będzie podążał, aczkolwiek dzisiaj mieliśmy do czynienia z takim oddechem, o możliwe, że wojna się kończy i te akcje, które nie za bardzo spadły nawet w wyniku działań wojennych, dzisiaj znowu mocno zyskiwały. No, chciałbym nie być zbyt tutaj chełpliwy, ale niestety ta klasa aktywów też jest skazana na wzrosty w długim okresie, ponieważ gospodarki światowe się rozwijają, tak? Teraz podsumowując, no kilka razy to mówiłem, ale większość naszych aktywów, klasa aktywów, która znajduje się w naszych portfelach, jest w długim okresie skazana na wzrosty. Dlatego jeśli się zastanawiamy, co zrobić, to ja generalnie stosuję zawsze taką zasadę, ja osobiście, gdy inwestuję moje środki, gdy spada, to ja wykorzystuję okazję. Oczywiście nie mówię o poszczególnych spółkach, bo zdarzają się spółki, które bankrutują, akcje, które spółek, które już odchodzą w niepamięć, tak? Ale my mówimy o klasach aktywów. Te klasy aktywów wchodzą w skład portfeli, a potem wchodzą w skład portfeli funduszy, a potem te fundusze wchodzą w skład portfeli bardzo, bardzo bezpiecznej tak naprawdę klasy aktywów, która się tylko waha w cenie. Ale to nie jest tak, że my mówimy o bezpieczeństwie tych aktywów tym fundamentalnym. My tylko mówimy o wahaniach cenowych. Dlatego uważam, że jeszcze raz podkreślę,
jeśli mamy do czynienia z większymi wahaniami, tak naprawdę powinniśmy dokładać. No, trochę to źle świadczy o tym, znaczy może to jest zła reklama, bo to jak Państwo zyskają, no to powinni Państwo wobec tego wtedy umarzać, tak? Wychodzi z naszych funduszy. No oczywiście, absolutnie nie wychodzi wtedy, kiedy Państwo tracą, ale wtedy, kiedy Państwo zyskują. No ale te portfele są tak stworzone, żeby Państwo po prostu zapomnieli w długim okresie zarabiać. To jest moja rekomendacja i ja zresztą osobiście tak działam od wielu, wielu lat, wykorzystuję te wahania i najwyżej trochę przetasowuję portfel. Na pewno tym, co najbardziej nam grozi, szczególnie w okresie inflacji, to jest to, że mają Państwo gotówkę, która w ogóle nie pracuje, która w ogóle nie zyskuje, tak? Oczywiście tutaj możemy powiedzieć, że w krótkim okresie coś nam zapracowało negatywnie, ale w długim okresie to będzie pracowało, bo po to jest kapitał pracujący, po to to pracuje w obligacjach, po to w akcjach, żeby to w długim okresie zyskiwało. Dlatego tutaj taka ostatnia myśl. Zachowujmy się racjonalnie, tak jak zachowujemy się w sklepach, tak? W sklepie, jeśli coś potaniało, to my to dokupujemy. Ja tu nie mówię o poszczególnej spółce. My mówimy tu o klasach aktywów. Naprawdę, jeśli te aktywa się przeceniają, to naprawdę jest to okazja i trzeba traktować to racjonalnie i dokupywać te aktywa, dlatego że są tańsze, to jest tak naprawdę okazja. Nie bać się. Nie bać się. Tak powiem, cieszyć się. Cieszyć się, że jest taniej, a to oznacza, że zarobimy w przyszłości więcej. Jeśli nie zainwestowaliśmy wszystkich naszych oszczędności, to znaczy, że pozostała pula naszych oszczędności, jeśli teraz zostanie zainwestowana, będzie nam działała na wyższy procent. Tak to jest, niestety to jest matematyka finansowa i to nie jest jakiś przekaz marketingowy, tylko po prostu, jeśli spojrzymy na te długie okresy, 20-30-letnie, to tak jest. I ja teraz potwierdzę moje słowa, pokazując zachowanie klas aktywów w dosyć długim okresie. Ja wiem, że 10 lat to może dla niektórych osób jest za długo. Ja stwierdziłem, że dla mnie to też jest za długo, a potem po kilku latach stwierdzam, kurczę, czemu nie myślałem właśnie w perspektywie 10 lat? Tak naprawdę, czemu swoich całych oszczędności nie trzymałem w akcjach? Bo też trzymałem w obligacjach, też trzymałem część w gotówce, nie wiadomo po co tak naprawdę, bo to niby jest jakieś bezpieczeństwo, a tak naprawdę, proszę zobaczyć, w okresie ostatnich 10 lat akcje amerykańskie dały 292%, nieruchomości, czyli tak, które możemy kupować przez tak zwane REIT-y, czyli u nas to trochę moglibyśmy powiedzieć deweloperzy, czyli spółki, które mają nieruchomości, dodatkowo coś z nimi robią, dały 166%, akcje niemieckie ostatnio trochę słabsze, 105%. Srebro, to co ostatnio było tak popularne, tak, to jest jakaś ucieczka przed wojną, dało stratę 21%. Obligacje dały mniej, ale obligacje dały więcej nawet niż te kruszce. Ja powiem, dlaczego tak jest. Dlatego, że nie widziałem jeszcze złota, które by się rozmnożyło, nie widziałem złota, które by się podzieliło. Złoto nie pracuje. Cena złota rośnie wraz z inflacją, tak mniej więcej, ale ono jest nieproduktywne. A spółka, która ma własne aktywa, dodatkowo coś wypracuje. Obligacje dodatkowo dają odsetki. To są aktywa pracujące, to jest inwestycje. A złoto jest tylko i wyłącznie przechowywaniem wartości. Żeby jeszcze powiedzieć, że to nie jest taki po prostu mój przykład, sobie wybrałem 10 lat i fajnie udało mi się wybrać taki przykład, to ja pokażę dłuższy okres. Okres 40 lat. Polska tak długo nie działa, nasza giełda nie działa tak długo w okresie 40 lat, dlatego tutaj nie umieściłem naszego rynku, ale proszę zobaczyć. Akcje 3000%, 2700%, obligacje amerykańskie. Pewnie nasze by dały w tym okresie znacznie więcej, by może dały około 2000%. Obligacje krajów rozwijających się 970%. Tam możliwe, że były jakieś kraje, które może nie zapłaciły, bo były w międzyczasie pewne kryzysy, tak jak dzisiaj, okazja. No to one dały znacznie wyższy dochód. No gdybyśmy trzymali pieniądze, środki w gotówce, to ile byśmy dostali? Zero, tak? No ale można było oczywiście skusić o alternatywę złoto, srebro, czyli to, co dawało nam ochronę przed inflacją. O tym się mówi, tak? Ochrona przed inflacją. Ta ochrona przed inflacją dała 516%, a akcje
czyli ochrona przed inflacją plus dodatkowy dochód, dały 7 razy więcej. Dlatego ja zachęcam do inwestowania. Naprawdę przede wszystkim zniechęcam do deinwestowania, do uciekania, do obawiania się tych korekt. Tak? Korekty są, to jest immanentna cecha tych wszystkich aktywów, ale gdyby Jeff Bezos spojrzał na wahania swojej spółki Amazona w okresie ostatnich 20 lat, to by się wystraszył wahań tych, to on nie byłby najbogatszym człowiekiem na świecie, bo by dawno sprzedał te akcje. Ale on trzymał akcję tej swojej spółki, rozwijał ją i dlatego właśnie jest najbogatszym człowiekiem na świecie. Na tym skończę i przekażę dalej pałeczkę Igorowi. Tak, dzięki wielkie, Piotr. Ja teraz postaram się Państwu w kilku słowach przedstawić gamę produktów inwestycyjnych, a dokładniej rzecz ujmując te portfele inwestycyjne, te portfele złożone z funduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI, które są dostępne w naszej ofercie. I pozwolę sobie zacząć od produktu, który nazywa się portfel oszczędnościowy. Jest to oferta skierowana dla inwestorów o najbardziej konserwatywnym profilu ryzyka. Ta ocena, którą Państwo widzą w prawym górnym rogu, tak, tutaj mamy podświetloną, zaznaczoną dwójkę, oznacza to, iż relatywnie do innych funduszy, które mamy tutaj, czyli BNP Paribas konserwatywnego oszczędzania, a także aktywnego inwestowania, ten portfel właśnie z nich złożony powinien charakteryzować się mniejszą zmiennością wycen jednostek uczestnictwa w porównaniu chociażby do portfeli czy do funduszy złożonych, które są oparte na rynku akcji. Jeśli Państwo zwrócą uwagę, jakie na konstrukcje i na udziały poszczególnych składników w tymże portfelu. BNP Paribas konserwatywnego oszczędzania to fundusz, który ma dosyć niską relatywnie do innych produktów ekspozycję, czy właściwie może nie tyle ekspozycję, co wrażliwość wyceny części swojego portfela, a jeśli w sytuacji rosnących stóp procentowych, tak, na przykład ten fundusz zdecydowanie, te obligacje znajdujące się w portfelu tego funduszu, one zdecydowanie mniej reagują na to, co dzieje się obecnie na rynku, niż na przykład portfel BNP Paribas obligacji, tak, którego strategia zakłada większą ekspozycję właśnie na tą część rynku. Drugą częścią z kolei ten 25% stanowi fundusz BNP Paribas aktywnego inwestowania. Tutaj dajemy sobie możliwość inwestowania również na rynku akcji. Ten udział akcji obecnie w całym portfelu to waha się między 2 a 3% w samym funduszu aktywnego inwestowania. On jest około 7-8%, to daje dodatkową możliwość uzyskania nieco wyższej stopy zwrotu, ale jednocześnie nie wpływa znacząco na profil ryzyka tego funduszu, który my uznajemy za bardziej, za mniej ryzykowny. Kolejnym portfelem w naszej ofercie jest portfel lokacyjny. Tutaj, jak Państwo zwrócą uwagę, 60% tego portfela stanowią fundusze czysto dłużne, tak? Czyli BNP Paribas konserwatywnego oszczędzania oraz BNP Paribas akcji. Dodatkowe 20% to wspomniane już przeze mnie BNP Paribas aktywnego inwestowania, które również znamienitą część swojego portfela ma właśnie zainwestowane w akcje, aczkolwiek dajemy sobie tutaj możliwość pewnego udziału właśnie instrumentów z rynku udziałowego, czyli mówiąc wprost akcji. Kolejne 20% to odpowiednio 5% w przypadku BNP Paribas dynamicznego inwestowania, czyli funduszu już sensu stricte akcyjnego, który bardziej jest skoncentrowany na rynku polskim, a globalny stabilnego wzrostu to z kolei fundusz, który ma większą ekspozycję na rynki zagraniczne i rynki globalne. W nim około 30%, można powiedzieć, to są właśnie akcje, czy właściwie ekspozycja na rynki akcji, bo my bardziej ufamy w dywersyfikację, którą uzyskujemy
chociażby poprzez inwestowanie we wspomniane przez Michała w pierwszej części prezentacji fundusze typu ETF, a także poprzez kontrakty terminowe. Jeszcze w woli uzupełnienia, jeśli chodzi o dynamicznego inwestowania, tak jak wspomniałem, fundusz z ekspozycją bardziej na rynek polski, właściwie głównie z ekspozycją na rynek polski, w którym koncentrujemy się na większych spółkach, czyli takich, które znajdują się w indeksach, chociażby WIG20 czy WIG40. Kolejnym naszym portfelem jest to portfel spokojny. Wraz ze wzrostem tego poziomu ryzyka wzrasta też udział funduszy, które mają ekspozycję na rynek akcji. Tutaj oprócz wspomnianych wcześniej funduszy dłużnych mamy większy udział wspomnianego już funduszu BNP Paribas dynamicznego inwestowania, czyli ekspozycji na polski rynek akcji, a także BNP Paribas globalny stabilnego wzrostu, gdzie z kolei inwestorzy, którzy są bardziej zainteresowani wyjściem za granicę, mają taką możliwość właśnie dzięki temu funduszowi. Kiedy popatrzymy na skład tego portfela, jego założeniem jest, aby tą część bezpieczniejszą portfela, czyli opartą na obligacjach, móc uzupełniać o 30-procentowy udział funduszy akcyjnych, nie po połowie skoncentrowanych na rynku polskim i na rynku zagranicznym. Jeśli z kolei przejdziemy do nasz czwarty portfel, czyli portfel wyważony, Tutaj udział funduszy akcyjnych, mówiąc kolokwialnie, czy funduszy dłużnych jest identyczny. Staramy się dzięki niemu, co też jednocześnie wpływa na większy poziom ryzyka inwestycyjnego, co Państwo mogą zaobserwować we wskaźniku w górnym prawym rogu. Mamy tutaj ocenę 5. A ten wyższy poziom ryzyka wiąże się też z perspektywami uzyskania wyższej stopy zwrotu. Do już omawianych przeze mnie wcześniej funduszy w tym portfelu dochodzi nam fundusz globalny dynamicznego inwestowania. A ten globalny, tak, globalny, globalny dynamicznego wzrostu. Dynamicznego wzrostu, tak, musiałem zerknąć, żeby się upewnić. Ten fundusz z kolei jest to też fundusz, który ma większą ekspozycję na rynki akcji. Tą ekspozycję na rynki akcji głównie zagranicznej, którą staramy się właśnie budować, dywersyfikując swój portfel, właśnie nie tylko poprzez inwestycje bezpośrednio w spółki, które są notowane na rynkach zagranicznych, ale głównie poprzez fundusze typu ETF, które dają nam tą zaletę, iż jesteśmy w stanie po pierwsze dywersyfikować sobie właśnie to ryzyko inwestycji w pojedynczą spółkę, a jednocześnie budować ekspozycję na przykład na cały rynek amerykański, czy na cały rynek europejski. I ostatnim już portfelem, który chciałbym Państwu przedstawić, to jest portfel wzrostowy. Ta oferta jest skierowana dla inwestorów, którzy oczekują wyższej potencjalnej stopy zwrotu, ale też jednocześnie są zdecydowani na to, że na podjęcie większego ryzyka inwestycyjnego. Jest to związane po prostu ze zdecydowanie większym udziałem funduszy akcyjnych w tymże portfelu. Tak? Jak widzimy, tutaj 40% tego portfela stanowi ekspozycja na polski rynek akcji, na około 30% to jest ekspozycja na rynki zagraniczne, a taka bezpośrednia ekspozycja na polski rynek długu, tak w postaci BNP Paribas obligacji, wynosi 10%. Więc tak jak już wspomniałem, jest to bardziej oferta dla inwestorów chcących uzyskać wyższą stopę zwrotu za cenę wyższego poziomu ryzyka inwestycyjnego. I z mojej strony to będzie wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i myślę, że możemy przejść do sesji pytań i odpowiedzi, prawda? Tak, to może ja spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań, które tutaj się pojawiły, na przykład dlaczego fundusze zaczęły tracić po podwyżce stóp procentowych, chociaż miały obligacje zmiennokuponowe, czy można było tego uniknąć, czy te fundusze wreszcie odbiją. Starałem się to wszystko przekazać w trakcie mojej prezentacji, ale chciałbym jeszcze raz powiedzieć. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zarządzać
tym, co się znajduje w funduszach, a co potem docelowo znajduje się w portfelach. Te portfele zostały stworzone tak, by państwo na pewno zarobili. My zarządzamy czasem lepiej lub gorzej, zabezpieczamy część portfela. To nie jest tak, że fundusz obligacji, my hedżujemy, tak? Tutaj ja od razu powiem, tak, my robimy zabezpieczenia, my zmniejszamy ryzyka w tych portfelach, my to wszystko robimy. To jest codzienna praca. Państwo tego nie widzą, ponieważ gdzieś tam jednak rynek przesuwa to wszystko mniej lub bardziej. Ale nasza praca polega na tym, żeby państwo dostawali więcej niż daje ten rynek. Czyli gdyby państwo mieli produkty oparte, gdyby państwo inwestowali sobie tylko w same obligacje skarbowe, gdzieś tam w oparte czy depozyty, to my mamy dać więcej. Ale my nie uszczerzemy całkowicie przed różnymi wahaniami, bo niektóre wahania są nie do przewidzenia, tak? Myślę, że nikt nie wiedział, że taka będzie wojna, tak daleko posuną się Rosjanie. Myślę, że nawet Rosjanie nie spodziewali się tego, co się stanie na Ukrainie, żeby taki ostry opór. Więc powiedziałbym, że 99,9% społeczeństwa nie spodziewało się tego, co się wydarzy. Więc my też się tego nie spodziewaliśmy, ale my to wykorzystujemy. Czyli my nie uszczerzymy przed wszystkim. Ale my tą okazję wykorzystamy i najgorsze, co by mogło być, bo ponieważ dobro klienta leży, jest w naszym interesie, żeby państwo nie panikowali, bo tak, my działamy, my się staramy, my dodajemy wartość i tak, te portfele są tak stworzone, żeby państwo w długim okresie zarobili, kiedy, miejmy nadzieję, że już jutro, się to wszystko odwróci w cenach, ponieważ widzimy, że te rozmowy pokojowe działają, sprzyjają wycenom naszych instrumentów. Ciężko nam czasem powiedzieć, kiedy dokładnie, ale jesteśmy pewni, że tak czy tak w dłuższym okresie państwo zarobią, więc to jest tylko kwestia czasu i tak i my na pewno pracujemy i my się staramy. Także proszę się czuć bezpiecznie, a szczególnie jeśli inwestują państwo w portfel, bo portfel jest tak skrojony, żeby był odpowiednio zdywersyfikowany, jak to się mówi, żeby nie były wszystkie jajka włożone do jednego koszyka i żeby klient cierpliwy, który się nie boi, ale który wręcz jest odważny i wejdzie wtedy, kiedy jest gorzej, by był skazany na sukces. Piotrek, jeśli mogę uzupełnić jeszcze do tego pytania o straty z własnej perspektywy, to jest rzecz, która może zainteresować wielu klientów, którzy pytają właśnie o wyniki inwestycyjne w tym krótkim czasie. Drodzy Państwo, chcę przekazać taką bardzo istotną rzecz. W momencie, jeśli to, co jest posiadane na portfelu inwestycyjnym, czy bezpośrednio, czy w postaci właśnie funduszy inwestycyjnych, czy w postaci portfela funduszy traci, natomiast jesteśmy przekonani mocno, że zawartość tego portfela, zawartość rachunku maklerskiego, czy zawartość inwestycji jest dobrej jakości, no to są dwa rozwiązania, które mogą pomóc odrobić, zminimalizować straty. Pierwsze to jest kupić jeszcze raz tą samą inwestycję i tym samym kupić po niższych cenach, po spadkach i tym samym na poziomie wszystkich inwestycji uśrednić cenę. Drugie rozwiązanie polega na tym, że inwestycje w tym momencie, jeśli jesteś w dalszym ciągu przekonani, że jakość tego, co kupiliśmy wcześniej, jest dobra. Inwestycja powinna być długoterminowa, czyli że jest pełne przekonanie, że ta inwestycja odrobi stratę i ma predyspozycję do tego, żeby wrócić do poziomu sprzed spadków. I to wszystko się odnosi do przypadku, jeśli to, co jest nabyte w portfelu, jest odpowiedniej jakości, do tego mam przekonanie. I w tym konkretnym momencie, to co panowie z TFI przedstawiali, jesteśmy również przekonani, że ten portfel, który jest nabywany, jest w zgodzie ze standardami grupy BNP Paribas, jest w zgodzie z myślą o interesie klienta, ponieważ nasze relacje z klientami są długoterminowe, wieloletnie, czasem wielopokoleniowe. Nam naprawdę bardzo zależy na tym, żeby klienci w dłuższym terminie z nami zarabiali. Więc te dwa rozwiązania, o których wspomniałem, czyli uśrednienie po spadkach, tak żeby można było szybciej odrobić to, co zostało wcześniej utracone, bądź wydłużenie okresu inwestycyjnego, czyli że wydłużenie tego horyzontu, po którym sprawdzamy, czy faktycznie
odrobiliśmy. Oznacza to już w krótkim przełożeniu tego, co powiedziałem, że jeśli mamy do czynienia z taką turbulencją, gigantyczną wahliwością, która miała miejsce po wydarzeniu się agresji Rosji na Ukrainę po wojnie, po wybuchu wojny de facto, to są sytuacje nietypowe, no ale drodzy Państwo, zawsze, niestety zawsze tak jest, że należy kupować, kiedy jest źle, kiedy jest ta akumulacja lęku, a nie w momencie, kiedy już się wszystko wyjaśniło i na rynku jest spokój i cieszymy się z czasu spokoju. Więc tyle chciałem skomentować do tego, co powiedział Piotr odnośnie ujemnych wycen i spadków. Są do tego strategie postępowania i proszę się zastanowić, czy jedna z tych wersji nie jest bardziej odpowiednia dla Państwa. Dziękuję. To może ja bym jeszcze odpowiedział na jedno pytanie, które pojawiło się nieco wcześniej, które dotyczyło pytania o ofertę produktową TFI i ono dotyczyło tego, kiedy można się spodziewać funduszy bardziej wyspecjalizowanych, na przykład opartych o surowce czy spółki energetyczne. Otóż my bardziej wierzymy w ramach naszej filozofii inwestycyjnej nie w same surowce, które naszym zdaniem są dosyć ich wyceny są dosyć zmienne, co zresztą Piotr pokazywał, a bardziej w spółki, które zajmują się chociażby wydobyciem czy przetwarzaniem tych surowców. Wierzymy, że tutaj jest większa wartość. Jeśli widzimy, iż sytuacja na rynku może być korzystna właśnie dla takich spółek, to bardziej staramy się na przykład dokupować czy zwiększyć udział w naszych portfelach tychże spółek, gdyż tak jak już wspomniałem, my bardziej tutaj wierzymy w wartość niż w tworzeniu produktu sensu stricte opartego tylko o wycenę jakiegoś koszyka, tak, czy też jednego, czy dwóch surowców. A jeśli chodzi o nowe fundusze, no to myślę, mogę spokojnie Państwa zaprosić. W najbliższym czasie planujemy otwarcie 6 kolejnych subfunduszy w ramach naszej oferty. Będą one między innymi oparte o tematy związane ze zrównoważonym inwestowaniem, także myślę, że już niedługo oferta produktowa naszego TFI powiększy się o dosyć ciekawe alternatywy inwestycyjne. Dobrze, to teraz może ja też na parę pytań pozwolę sobie odpowiedzieć. To takie było ciekawe pytanie, z czego wynika jakby pogorszona wycena certyfikatów strukturyzowanych z gwarantowanym zwrotem części kapitału. To dokładnie pytanie brzmiało: po otrzymaniu zwrotu zazwyczaj 80% wartości nominalnej plus kupon, cena pozostałej części jest bardzo niska pomimo dobrych wycen instrumentów bazowych. Czy ma to związek z faktem zwrotu 80% kapitału bez umarzania certyfikatów? No mogę powiedzieć, że dokładnie tak o to chodzi, no bo wcześniej przed wypłatą mieliśmy, czy przeważnie no mamy trochę niższą tą cenę, powiedzmy rynkową, przykładowo można powiedzieć, że ta cena rynkowa była, taki tutaj gdzieś przykład sobie znalazłem, 931 zł, nominał tego certyfikatu to jest 1000 zł, więc no tutaj mamy jakby 7%, tak, spadku względem jakby tej wartości początkowej. No ten spadek jest jakby dosyć naturalny w przypadku certyfikatów, no bo ten spadek wycenia tą niepewność, tak, czy ta część inwestycyjna ten kupon wypłaci, czy nie wypłaci. Natomiast w tej jakby wycenie 931, no to możemy powiedzieć, że tu jest przykładowo te 80% podlegające zwrotowi plus kupon, więc to jest jakby 808. No a ta część inwestycyjna, gdzie jakby mamy też mocne wahania, no to jest tutaj przykładowo 123. Więc po wypłacie jakby właśnie tej części podlegającej zwrotowi i kuponowi, właśnie ten jakby nominał, do którego się odnosimy, spada z 1000 do 200, więc no tu jakby taka prosta proporcja, tak, że jak nam zostaje ta część inwestycyjna, czyli w tym przykładzie te 123, no to odnosimy ją do 200, no czyli to już jest prawie minus 40%, więc tu jakby relacja się pogarsza i widzimy tą stratę prawie 40%, no tymczasem nominalnie nam się nic nie zmienia, no bo dostaliśmy 800 z powrotem i jeszcze 8 kuponu. Na te 123 jakby co mieliśmy, mamy nadal, tylko jakby ta baza porównawcza się zmienia, więc no to taki trochę można powiedzieć efekt matematyczny czy psychologiczny, że wygląda to gorzej, natomiast efekt ekonomiczny jest niezmienny. Tam jeszcze wcześniej też były pytania dotyczące jakby lokaty strukturyzowanej, to pan Jerzy odpowiadał na czacie, natomiast
było pytanie, czy jakby są kolejne emisje lokat, no to i lokaty strukturyzowane, i certyfikaty strukturyzowane, tu jakby no nasza taka podstawowa polityka jest taka, że te emisje są co miesiąc, więc no na pewno one były, są i będą, więc no tu po prostu możemy zaprosić do zapoznania się z bieżącą ofertą na naszej stronie internetowej. No i to jeszcze widziałem, były dwa pytania odnośnie tego, w jaki sposób my w raporcie doradztwa inwestycyjnego jakby dostosowujemy te rekomendacje do portfela klienta, jak te rekomendacje realizować. No to dostosowanie jest dosyć proste. No tutaj powiedzmy tak, można sobie zwizualizować, mamy portfel klienta, powiedzmy są spółki A, B, C i D. Jest jakiś nasz portfel rekomendowany, powiedzmy są to spółki C, D, E i F. Więc tak w dużym uproszczeniu rekomendujemy sprzedaż spółek A i B, jakby pozostawienie spółek C i D i dokupienie spółek E i F. No i te transakcje są zarówno pokazane w tym raporcie, który Państwo dostają w PDF-ie na maila, jak i są w systemie transakcyjnym. Tam dokładnie jakby co do jakby złotówki czy do pojedynczej akcji jest wyliczone, ile trzeba kupić, ile sprzedać. No i właśnie w naszym systemie transakcyjnym, czyli w SIDOM-ie, no te transakcje Państwo mogą dokonać. Można tych transakcji też dokonać przez infolinię przy współpracy z maklerami. To ja jeszcze odpowiem na jedno pytanie, bo jestem bardzo zadowolony z tego, że mi się udało, znaczy nam chyba się wszystkim udało dać właściwy przekaz, ponieważ ktoś zadał tutaj takie pytanie, czyli teraz należałoby dokupić na przykład portfel oszczędnościowy, bo na pewno zarobi i odrobi stratę, którą ma obecnie nabyty portfel. Dokładnie tak jest. Na pewno ten portfel oszczędnościowy odrobi stratę i najlepszym wyjściem jest teraz dokupić. Cieszę się, że to wybrzmiało. Chciałbym zabrać jeszcze głos i odpowiedzieć na kolejne pytanie od pana Krzysztofa. Czy aktualne nastawienie naszego biura maklerskiego obecnie do polskich akcji jest na poziomie minus 1? Zgadza się, potwierdzam, że jest to nastawienie na poziomie minus 1, natomiast opowiadając o tym, że tak faktycznie jest, powinniśmy wytłumaczyć, czym jest minus 1, ponieważ co miesiąc bądź kilka razy miesięcznie, jeśli sytuacja rynkowa, makroekonomiczna tego wymaga, powołujemy Komitet Inwestycyjny Biura Maklerskiego, w ramach którego wyznaczamy, w jakich proporcjach, w poszczególnych profilach ryzyka klienta, czyli że w poszczególnych modelach klienta, tych bardziej akceptujących ryzyko i tych bardziej unikających ryzyka, w jakiej proporcji powinny być umieszczone szeroko, ujmując akcje i obligacje. Ustawiając poziom ryzyka na minus 1, uważamy, że akcje powinny być w dalszym ciągu w portfelach inwestycyjnych, natomiast udział akcji powinien być mniejszy niż średnioterminowo może to być obecne w portfelach, czyli że zmniejszamy go od standardowej, neutralnej pozycji średniej w ramach poszczególnego portfela. Pozostała część jest wypełniana poprzez obligacje i w naszym przypadku, jak już rozmawiamy o nastawieniu biura maklerskiego, ta wypełniona część alokacyjna, jak już mamy te akcje na poziomie minus 1, jest wypełniona obligacjami, ale bardziej krótkoterminowymi. Tak jak Piotr tłumaczył w ramach swojej prezentacji, obligacje zmiennokuponowe są o tyle dobrym rozwiązaniem w chwili obecnej, ponieważ automatycznie dostosowują wypłatę kuponu na wysokim poziomie obecnie wysokich stóp procentowych. Ci Państwo, którzy płacą kredyty, wiedzą, że stopy procentowe są rosnące, więc tak samo rosnące są stopy procentowe, które w oparciu o które wyznaczane są kupony w obligacjach zmiennokuponowych. I tymi obligacjami uzupełniamy resztę portfela inwestycyjnego klienta w ramach naszych rekomendacji inwestycyjnych, doradztwie inwestycyjnym. Także minus 1 oznacza zupełnie co innego dla klienta, który toleruje ryzyko i lubi inwestować na rynku akcji, czyli jest klientem dynamicznym, i co innego oznacza na poziomie klienta konserwatywnego, który się stroni od ryzyka, unika zmienności. Natomiast w dalszym ciągu akcje są, a obligacje to jest reszta portfela. Obligacje, zmiennokuponowe, uwaga. Dziękuję. No tak, czyli w takim uproszczeniu mamy cały czas mamy akcje, no mamy ich trochę mniej.
No i tu mamy więcej obligacji, co zresztą jak tutaj Piotrek opowiadał, no mają one, szczególnie się te obligacje zmiennokuponowe, no naszym zdaniem coraz ciekawsze perspektywy, no i stąd wolimy właśnie przeważać ten segment rynku. Ja może jeszcze odpowiem na jedno pytanie. Czy polityka inwestycyjna TFI posiadała ograniczenia co do inwestowania w instrumenty Federacji Rosyjskiej? Generalnie to jest taki trochę dowód na to, że my wykonujemy swoją pracę jeszcze w ramach tych funduszy. My mieliśmy w portfelach naszych akcyjnych jedną spółkę, spółkę Norilsk Nikiel, która generalnie wspiera zieloną rewolucję. Dlatego ją mieliśmy w portfelu, ponieważ ona produkuje nikiel niezbędny do akumulatorów we wszystkich samochodach elektrycznych, które wspiera baterie, która produkuje podstawowy surowiec do produkcji baterii. Także ze względu na to trzymaliśmy akcję jednej spółki w portfelu, która rzeczywiście działała na terenie Federacji Rosyjskiej. Ale gdy zobaczyliśmy tylko przeczytaliśmy pierwsze informacje o tym, jakie są zakusy Rosji. Od razu sprzedaliśmy akcje tej spółki i powiem chełpliwie trochę zarobiliśmy na tej inwestycji, ale nie planujemy takiej inwestycji w przyszłości. Myślę, że ważniejsze jest jednak bezpieczeństwo naszych wszystkich obywateli tego świata i myślę, że nie należy dalej. My raczej będziemy unikać jakichkolwiek inwestycji w tym kraju. I wierzymy, że wszystkie państwa na świecie jakoś ułatwią sobie, będą współpracowały tak, by surowce były dostępne już nie tylko z terenu Rosji, ale też z innych krajów. I ostatnio czytałem, że właśnie Kanada odkryła ostatnio bardzo duże złoża surowców rzadkich, dlatego jeśli ja jestem tutaj w TFI, jak długo pracuję, myślę, że raczej nie będziemy inwestowali już na tym terenie. To nie chodzi o czyjeś nakazy, zakazy, procedury. To chodzi o nasze podejście osobiste do tego, że nie będziemy wspierali żadnego kraju, który będzie agresywny względem swoich sąsiadów. Piotr, jeśli mogę dodać do tego, co teraz mówiłeś, też z perspektywy biura maklerskiego, uzupełnię pytanie odnośnie naszego podejścia inwestycyjnego w ramach banku BNP Paribas. Owszem, świadomie podejmujemy decyzję szeroko dotyczącą unikania inwestycji na rynku rosyjskim oraz firm związanych z Białorusią. W przypadku biura maklerskiego świadomie rekomendujemy wycofywanie się z inwestycji dotychczas nabytych w tym kierunku, bądź zamykanie możliwości w przyszłości nabywania tego typu instrumentów. Również podejmujemy tę decyzję oddolnie, świadomie, jeszcze przed tym, jak sankcje czy embargo były nakładane na poziomie Unii Europejskiej na aktywa finansowe czy transakcje w zakresie właśnie Rosji. I tutaj padło bardzo ciekawe pytanie na czacie, w jakim terminie po ewentualnym zakończeniu wojny w Ukrainie nastąpi odbicie. Mili Państwo, właśnie na tym polega magia giełdy i rynków kapitałowych, że odbicia następują nie po fakcie, tylko przed faktem, jak to wydarzenie ma miejsce. Co do zasady, rynki finansowe kierują się wyczuciem, predyspozycją, być może czasem przypuszczeniami, że coś się zadzieje i w przypadku zakończenia wojny w Ukrainie, tak jak dzisiaj widzieliśmy, pojawiły się pierwsze informacje, że porozumienie jest troszeczkę bliżej niż dotychczas. Już to przełożyło się na to, że Polska jako kraj najmocniej wyprzedany przez inwestorów zagranicznych, momentalnie największe nasze spółki z krajowego parkietu zaczęły dynamicznie zyskiwać. Największe podmioty, takie jak właśnie jak na początku naszej prezentacji wspomniałem, banki PKO SA, PKO BP, ale w tym również największe spółki wydobywcze, zaczęły zyskiwać dzięki temu, że kapitał zagraniczny się pojawił w Polsce, właśnie dlatego, że pojawiła się nadzieja na to, że wojna się skończy wcześniej. I teraz co do zasady, wszystko co się dzieje z perspektywy państwa decyzji inwestycyjnych powinno również uwzględniać tą dynamikę, czyli że jeśli chcemy zarobić na rynku, to powinno się podjąć decyzję inwestycyjną przed tym, jak ona już się zmaterializuje. Jak ona się zmaterializuje i o tym napiszą wszystkie gazety świata,
to już będzie w TVN, Pulsie Biznesu i na Gazecie Wyborczej, to znaczy, że to już jest moment, kiedy ten pomysł inwestycyjny jest wyczerpany, już zarobek jest wykorzystany i co najwyżej można sprzedawać, jeśli ktoś wcześniej kupił. Natomiast na tę chwilę jest akurat moment, kiedy jest tanio i Polska jako kraj bezpieczny w tej sytuacji właśnie nerwowej, geopolitycznej, Polska została bardzo mocno wyprzedana na poziomie rynku kapitałowego, zarówno spółek notowanych na naszej giełdzie, jak i w perspektywie obligacji skarbowych. Przyznam się szczerze, że to jest dobra okazja, żeby zajmować pozycje, dobra okazja, żeby budować te pozycje. Oczywiście bardzo rozważny sposób, zdywersyfikowany, czy bezpośrednio na rachunkach maklerskich, czy pośrednio poprzez fundusze TFI, BNP Paribas Polska. Natomiast jest to moment, w którym inwestuje się z myślą długoterminową i realizacją tego zysku zarobkowo. Dobrze, jeszcze patrzymy, czy mamy jakieś pytania, także 10 sekund nam Państwo dajcie, upewnimy się, czy na wszystko odpowiedzieliśmy. No dobrze, to z naszej strony byłoby tyle tutaj na prawie wszystkie pytania, a w szczególności te pytania merytoryczne i na temat odpowiedzieliśmy. Także bardzo dziękujemy za uczestnictwo w naszym webinarze. Dziękujemy, że poświęcili Państwo czas, żeby tutaj dowiedzieć się więcej o naszych produktach i spojrzeniu na rynek. Na zakończenie przypomnę, że zarówno ten webinar, jak i poprzednie ich zapisy i nagrania są dostępne na naszej stronie internetowej. No i zapraszamy na kolejne takie wydarzenia. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo i do widzenia. Dziękujemy, życzymy miłego wieczoru. Do widzenia.